Wyjątkowość regionu Świętokrzyskiego być może polega na tym, że mamy tutaj nagromadzenie dużej ilości skał odsłoniętych na powierzchni. Dokumentują one prawie 600 milionów lat historii dzieł Ziemi. Jest to niespotykana sytuacja na skalę nie tylko Polski, ale i Europy. Takim klasykiem, który praktycznie zawojował cały świat, jeżeli chodzi o taką stronę medialną, są oczywiście najstarsze na świecie tropy wyjścia kręgowców na ląd. Słynne tropy Tetrapoda z kamieniołomu Zachełmie pod Kielcami. Od momentu znalezienia tych tropów informacja o tym obiegła cały świat. Było to znalezisko kluczowe nie tylko dlatego, że było najstarsze, ale też dlatego, że zmieniało nasze pojmowanie na temat miejsca wyjścia kręgowców, właśnie czworonogów, na ląd. Dawniej sądzono, że kręgowce, że czworonogi wyszły z jezior, ze środowisk lądowych. Natomiast w wyniku tego znaleziska okazało się, że to z morza wyszliśmy na ląd. Mało tego, że z morza, to jeszcze pod Kielcami. Ciekawą rzeczą są znaleziska z rejonu Łagowa, gdzie paleontolodzy odkryli bardzo duże nagromadzenie szkieletów ryb pancernych. I to jest kolejny ewenement, który może rozsławić Świętokrzyskie na cały świat, dlatego że w tym odsłonięciu koło Łagowa znaleziono między innymi szczątki, które wskazują na to, że te zwierzęta mogły mieć kilkanaście metrów długości. Także to były prawdziwe morskie potwory, które pływały tutaj przed 360 milionami lat. Świętokrzyskie to jest też mekka dinozaurów, o czym nie każdy wie. Północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich było dosłownie zadeptane przez dinozaury. Bardzo ciekawą rzeczą, którą mówimy wielu turystom, choć trochę nie dowierzają nam, jest chociażby to, że ponad 360 milionów lat temu na terenie, gdzie dzisiaj mamy Kielce, centralną część Gór Świętokrzyskich rozciągały się budowle organiczne, które przepełniają współczesne rafy. Że mieliśmy tropikalne morze, troszeczkę przepełniające to, które jest u brzeży wysp Bahama. Także wiele, wiele takich ciekawostek mamy. Mamy na to dowody w postaci skamieniałości. Ja się śmieję, że gdzie się tutaj nie ruszy kamienie, tam zawsze jakieś odkrycie się znajdzie. Coś w tym jest, coś w tym jest. No, pokazuje chociażby to odkrycie Tetrapoda w Zachełmiu, tropów. Przez kilkadziesiąt lat kamieniołom był znany nauce, był znany przecież turystom w to miejsce. Odbywały się wycieczki. To miejsce było również wykorzystywane rekreacyjnie i nikomu do głowy nie przyszło, że te niepozorne skały dolomitowe, które tam się odsłaniają, kryją sobie taką tajemnicę. Także ja myślę, że tych tajemnic jest jeszcze wiele. One się kryją w skałach w Górach Świętokrzyskich. Trzeba tylko wytrawności badacza, dociekliwości naukowca, żeby te wspaniałości odkryć.